i mężczyźni, i kobiety, Polki i Polacy poszli do urn wyborczych po raz pierwszy. Nasz kraj był jednym z pierwszych w Europie, który przyznał prawa wyborcze kobietom, w ten sposób zrównując prawa obu płci. W powojennej Polsce kobiety miały także takie same uprawnienia do zajmowania stanowisk publicznych jak mężczyźni. 100 lat temu Polki mogły radować się nie tylko z odzyskania wolności umiłowanej ojczyzny, ale także z tego, że stały się jej obywatelkami. To nasze dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Prawdziwym osiągnięciem cywilizacyjnym. Ogromnie cieszę się, że możemy cieszyć się i świętować niepodległość Polski i jednocześnie stulecie praw politycznych.